Okej, okay. ostatni dział, wydajność, damy radę. Słuchajcie, zadanie pierwsze. W fabryce chemicznej e, utleniono 40 kg tlenku siarki 4. Utleniono, dodano tlen. W obecności katalizatora platynowego, możemy tutaj napisać sobie platynkę, i otrzymano 45 kg tlenku siarki 3. No i tego mamy 40 kg, a tego mamy 45. I ktoś mi powie, pani. O co, o co mnie pytają? Wiemy, ile powstało, tutaj powstało, ile zużyto? użyto, powstało 45, mogą od No ale nie ma nic, czyli pewno musiało go być 5 kg i do widzenia, zadanie jest zrobione. Nas oni nas pytają, jaka jest wydajność procentowa reakcji. Czyli nigdy nie ma takiej sytuacji, że wszystko, co wkładamy do wora, do reakcji, do próbówki, mieszamy, to całkowicie każda cząsteczka Połączy się z inną cząsteczką i wydajność jest stuprocentowa. Nigdy takiej sytuacji.